Alei dla seniorów. Zapraszają Maria Winiarska oraz Zosia Zborowska-Prona. No cześć Zosiu, mów co dobrego. Czołem mamo, a w porządku. Piszę e-booka, staję się mistrzem gotowania i nadrabiam serialowe zaległości. A co u Ciebie? A widzisz, ja przeglądam sobie smartfonowy poradnik dla seniorów. Ten od Play, ostatnio mi o nim mówiłaś. No tak, tak. I co, przydaje się? Ach, i to jak. Ale wiesz co, najbardziej mi się podoba? Że jest napisany prostym językiem, nie żadnym żargonem technicznym, tylko tak, także każdy bez problemu zrozumie. No to skoro tak zachwalasz, to w takim razie podzielimy się nim jeszcze raz. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, to może kliknąć w link w przypiętym komentarzu pod tym filmem. No dobrze, Zosiu, a teraz mam do Ciebie taką szybką sprawę, taką malutką prośbę. Wal, mamuś. Bo mam do zapłacenia fakturę za telefon i chciałabym to zrobić przez aplikację Play24, tylko powiedz mi jak, dobrze? No poczekaj, ale masz już Play24 w telefonie? No nie, jeszcze nie mam. No to najpierw wchodzimy do Google Play, czyli sklepiku z aplikacjami. Ho, ostatnio bywam tam bardzo często. Czyli co, poradzisz sobie sama? Patrz i ucz się, dziecko. Najpierw dotykam ikonki z tym kolorowym trójkątem. Dobry start. Teraz, czekaj, niech sobie przypomnę. Stukam w pasek szukania i wpisuję Play 24. Mary, idziesz jak burza. Dobrze, teraz wybieram tę fioletową ikonkę. Tak jest, i naciskasz zainstaluj. No przecież wiem, zainstaluj. Proszę bardzo, gotowe, Play 24 zainstalowane. To co, Mary? Wchodzimy do aplikacji? Wchodzimy. O kurczę, widzę, że muszę się zalogować. Tak, wpisujesz swój numer telefonu albo e-mail, a później stukasz w dalej. To ja podaję numer telefonu i stukam w dalej. Wow, dostałam SMS-a. Tak, mamo, to jest SMS z kodem. Używasz go, żeby się zalogować. Dobrze, dobrze, używam kodu. I co, jeszcze raz stukam w dalej? Tak jest. Udało się zalogować? Udało się, weszłam do aplikacji, wow! No to wirtualny żółwik. Brawo. No to teraz przejdź do sekcji płatności. Dobrze, mam. I tam jest przycisk zapłać, po prostu go dotykasz. I co, już? Prawie. Teraz podajesz swój adres e-mail i dostaniesz na niego potwierdzenie płatności. Okej, pisane. No dobra, no to teraz wybierasz, jak chcesz zapłacić. Najprościej będzie zrobić przelew online. A, to teraz wybieram swój bank, tak? Dokładnie. I na koniec jeszcze zaakceptuj regulamin. No chyba, że nie akceptujesz. Niech będzie. Akceptuję. Mam dziś dobry nastrój. No dobra, no to dotykamy przycisku zapłać i robimy przelew. Robimy przelew. Przelew wyszedł. Ogłaszam sukces. Czyli gotowe. Faktura zapłacona. Szybko poszło, co? I super wygodnie, nie trzeba wpisywać tego długiego numeru rachunku. Pyk, pyk i zrobione. Słuchaj Zośka, z fakturą poszło szybko, ale na przykład moja koleżanka Ela ma telefon na kartę i pewnie większość seniorów też ma na kartę, a nie na abonament. Przecież oni nie dostają co miesiąc rachunku do zapłacenia. Nie dostają, bo sami decydują, kiedy chcą doładować konto. Na przykład z drapką? No można z drapką, ale lepiej zrobić to w aplikacji. No to może sprawdzimy, jak doładować konto w Play24, a potem opowiem Eli. Dobra, to w takim razie możemy sprawdzać już. No, kochana, twoje menu wygląda inaczej niż moje. Tak, bo wersje na kartę i na abonament trochę się różnią. Ale nic nie trzeba wybierać, odpowiednia wersja ustawi się sama. No i fajnie. To co, jak zrobić to doładowanie?
Stukamy do ładowania na dole ekranu, a kiedy pojawi nam się nowe menu, dotykamy przycisku Doładuj konto. Jak na razie wszystko jest proste. I dalej też będzie proste. Teraz wybieramy numer, który chcemy doładować. Automatycznie wpisany jest ten, którym się logowaliśmy. Aha, czyli nic nie trzeba zmieniać? Nic. A teraz wybieramy kwotę doładowania. Czyli można kliknąć w tę proponowaną albo wpisać swoją. I stukamy w dalej, tak? Tak jest, stukamy. Teraz wpisujemy jeszcze swój e-mail. I na ten adres dostaniemy potwierdzenie płatności? Dokładnie tak. Jak już wpiszemy, stukamy w zatwierdź i wybieramy, jak chcemy zapłacić. Ja też zrobię przelew bankowy. Czyli z listy wybierasz teraz swój bank. Wybieram bank, stukam w przejdź do płatności i robię przelew. To dużo szybsze niż kupowanie do ładowania w kiosku. No pewnie. Szybkie, wygodne i bezpieczne. Fajnie. Ela się ucieszy, jak jej o tym powiem. Z płatnościami poszło szybko, to teraz czas na przyjemności. Jakie masz plany na resztę dnia? Będziesz oglądać coś w internetach? No, nie wiem, może lekcje jogi na streamie? Mamo, lekcja jogi na streamie. Szanuję to, szanuję. No co, ćwiczę codziennie, żeby móc jeść. No dobra. No to co, no to widzimy się niedługo, tak? W następnym odcinku za kilka dni.